Polonia Kępno awansowała do czwartej ligi. W niedzielne popołudnie biało-niebiescy pokonali Kaliską Prosnę 3-2, ale upragniony cel nadszedł dwie godziny później, równo z ostatnim gwizdkiem sędziego w Nowych Skalmierzycach, gdzie najgroźniejszy rywal Pogoń straciła punkty w starciu z Zewką Kobyla Góra. Dzięki temu kępnianie po 11 latach tułaczki na niższych szczeblach rozgrywek wracają do czwartej ligi. Co prawda zawodnicy z Kępna w ostatnich meczach nie grali już z tak wielkim polotem jak przez większą część sezonu, ale wytrzymali presję pościgu Pogoni i rywali, którzy w każdym starciu z białoniebieskimi grali jak o życie. Nie inaczej wyglądał pojedynek z Kaliską Prosną. Drużyna, która opuszcza także okręgówkę, idzie jednak w zupełnie innym kierunku i ma swoje problemy. Jednak w meczu z Polonią grała przyzwoite zawody. Jestem zadowolony z przebiegu meczu. Myślałem, że naprawdę, wiadomo, ostatnia drużyna przyjeżdża do lidera, wiadomo, człowiek myślał, że będzie troszeczkę wynik wyższy i będziemy odstawać, no faktem odstawaliśmy, ale nie aż tak bardzo, walecznością i sercem doprowadziliśmy do tego po prostu, że Kępno troszeczkę się musiało napocić, z tego względu jest... Podziękować trzeba chłopakom za to, także naprawdę fajny mecz w wykonaniu moich zawodników. Pod nieobecność najlepszego strzelca okręgówki Marcina Gruszki miejscowi długo nie potrafili sforsować kaliskiej defensywy. Na dodatek od 23 minuty mieli utrudnione zadanie, bo po golu Marcina Młynka przegrywali 0-1. 10 minut później Witold Kamoś popisał się znakomitym strzałem głową, a piłkę po interwencji bramkarza Adama Dwornika skierował do siatki Michał Górecki. Tuż przed przerwą Michał Górecki po znakomitej akcji Łukasza Walczaka drugi raz pokonał bramkarza Kalickiej Prosny. W 53 minucie Wojciech Drygas precyzyjnie dośrodkował na głowę do Kamosia i było już 3-1. W 67 minucie goście złapali kontakt po trafieniu Młynka. Mecz mógł uspokoić Jakub Górecki, ale w 71 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Znakomicie interweniował Dwornik, który wyczuł intencję strzelającego. Zdarzają się słabsze mecze i w tych słabszych meczach najważniejsze jest to, że się go wygrywa, prawda? Zagraliśmy dzisiaj, no nie powiem, że jakieś dobre spotkanie, zagraliśmy je, można powiedzieć, nawet nieprzyzwoicie. Zagraliśmy je słabo, no naprawdę jest rozczarowany co niektórymi zawodnikami, ale tak jak mówię, no takie mecze się zdarzają. Trener Strzelak, mówiąc te słowa, nie wiedział jeszcze, że kilkadziesiąt minut później będzie mógł już świętować wraz z drużyną awans do czwartej ligi. Pozostał mecz z Zewką, której należą się słowa uznania za sportową postawę i prezent dla całego Kępna.